Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Do tej pory był Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który wspierał rozwój infrastruktury sportowej w małych miejscowościach, wspierał rozwój sportu dzieci i młodzieży, a ja mam wrażenie, że tą ustawą okołobudżetową zamieniamy ten Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w Fundusz Wspierania Sportu Wyczynowego. Chcemy w ten sposób przeznaczyć z tego funduszu po raz pierwszy, podobno incydentalnie, środki na wspieranie sportu wyczynowego, na finalny etap przygotowań zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Zimowych Soczi 2014 roku. Mało tego, w uzasadnieniu tej incydentalnej sytuacji zawartej w artykule 30 jest mowa już o kolejnych przygotowaniach, że w roku 2013 rozpoczynają się przygotowania do letniej olimpiady w roku 2016, co wskazywałoby być może na to, że będzie ciągłość przygotowania i finansowania z tego źródła. Pani minister, Ministerstwo Sportu wyraźnie mówiło, że jest to incydent. O tym incydencie, który zamienił się permanentne działanie, mówił przed chwileczką pan poseł Kowalczyk, bo podobnie było z Funduszem Pracy. Czy może pani odpowiedzialnie tu z tej mównicy powiedzieć, że to, co wydarzy się w roku 2013, na co nie ma zgody Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest absolutnie jednorocznym wydarzeniem i z całą pewnością w kolejnym roku się nie wydarzy? W każdym razie, proszę Państwa, artykuł 30 zadaje kłam teoriom ministra sportu o rozwoju sportu w Polsce poprzez upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży. Zabieramy dzieciom ze środowisk wiejskich, zabieramy tym środowiskom, które do tej pory nie miały okazji czy nie miały środków na wybudowanie orlików. Jest to naprawdę zamach na pieniądze, które są w odrębnym celowym funduszu i ta sytuacja po prostu nie powinna się zdarzyć. Proszę, żeby pani powiedziała, jak długo ona jeszcze będzie trwała.